Co daje nam modlitwa różańcowa, bracia i siostry? Skupienie i spokój. Mam nadzieję, że miałeś takie doświadczenie, że zauważyłeś, że na modlitwie, kiedy się zaczynasz modlić różańcem, wraca do ciebie ogromny pokój. Nawet odmówienie jednej części sprawia, że pozbawiasz się nerwowości, napięcia i niepokoju. Oczywiście, jeśli będziesz się modlił sercem, a nie odmawiał, aby jak najszybciej tę modlitwę mieć za sobą. To nie o to chodzi. Demony, pamiętajcie, zniosą modlitwę, ale prawdziwej modlitwy nie zniosą. Ta modlitwa różańcowa odwołuje się do najistotniejszych potrzeb człowieka, a jedną z fundamentalnych potrzeb jest powrót do jedności z kim? Z matką. Tak zwane nawiązanie pępowiny. Powrót do pępowiny, czyli jakby odtworzenie poczucia bezpieczeństwa i miłości. Zobaczcie, dziecko po narodzeniu traci kontakt wewnętrzny z matką w czasie porodu. Lekarz odcina ostatni kanał łączący dziecko z matką, pępowinę. I na sali rozlega się płacz dziecka. Ginekolog kładzie dziecko zaledwie na chwilę matce na piersi, a potem po tej chwili zostaje ono zabrane na salę, gdzie leży z innymi dziećmi. Matka leżąc spogląda za szybę i ze łzami w oczach już tęskni. Dziecko dalej płacze. Niektórzy psychologowie uważają, że całe życie przebiega nam na leczeniu tej największej, bodajże najbardziej traumatycznej chwili naszego istnienia, na powrocie do utraconej jedności z matką. Życie, zobaczcie, drodzy bracia i siostry, nasze życie, moje i wasze, jest wypełnione lękiem od pierwszych chwil naszego wydobycia się na jego powierzchnię z głębin łona matki. Przez całe życie, zobaczcie, że odczuwamy lęk, niepokój o istnienie, lęk przed utratą kontaktu z kimkolwiek, obawę przed samotnością. Kto więc wtedy chwytamy o co? Za różaniec. Nie jest to tylko takie bezmyślne chwytanie za sznurek z koralikami. Gdzieś w głębi serca, w podświadomości szukamy jakiegoś kontaktu, więzi z matką. W tym wypadku nie jest to już matka biologiczna, ale matka Boga. To zupełnie tak, jakbyśmy mieli jeszcze raz się narodzić, a różaniec stawał się by w tym momencie pępowiną łaski, pępowiną miłości, bo Maryja uczy nas miłości, a leczy nas z egoizmu. Idźmy dalej. Co w tym różańcu jeszcze się dzieje, kiedy go odmawiamy? Uczucia. Bardzo ważna rzecz w naszym życiu. Jakie są uczucia? W czasie modlitwy czasami uczucia nam bardzo mocno przeszkadzają. Co się dzieje? Uczucia, każdy wie, że nie można się modlić kiedy? W gniewie. Kiedy jesteśmy w gniewie, to się nie modlimy. Kiedy mam pokusy, pożądliwości oraz pychę, wtedy się nie da modlić. Modlitwa pysznego jest jak niestosowny żart. Wywołuje niesmak u Boga i aniołów. Modlitwa w gniewie jest jak prośba wejścia przez drzwi, kiedy jedną ręką się je otwiera, chwytając za klamkę, a drugą zaś zamykamy kluczem. Modlitwa człowieka trwającego w pożądaniu jest jak kroczenie po dywanach świątyni niebieskiej kogoś, kto ma stopy pełne świeżego łajna. Różaniec, bracie i siostry, od razu ci wyświetla, że coś z tobą jest nie tak. Jeśli się pojawiają uczucia gniewu, pożądliwości, pychy, to jeśli takie są, pojawiają się uczucia podczas modlitwy różańca, to jest coś nie tak. Jeśli któryś z tych grzechów jest w tobie, ale go nie widzisz, zacznij się modlić i od razu ci coś będzie przeszkadzać. Albo przypomnisz sobie, na którą się osobę gniewasz, albo zobaczysz nieskromne obrazy, które będą cię nęciły, albo będziesz się skupiał na sobie, wstydząc się tym, że przez modlitwę stajesz się lepszy od innych. To wszystko pojawi ci się w sercu podczas modlitwy. Może się jakieś rzeczy pojawić. I trzeba wiedzieć, co się ze mną dzieje.